Strzałeczkę, pokrewne dusze. Po przekranej partii idziemy dalej. Panie masz. Dalej, kurwa, z misjami jedziemy. Kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Vengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Dobra, skąd ją znasz? Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi, rzeźnika z Blaviken. Widzicie? Geralt jest sławny. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Ha, kurwa. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. No, i wszystko jasne. Będziemy mieć misję od niego, pewnie kiedyś. A to by było zbyt piękne, żeby tak nie było. Idźmy w miasto. Oczywiście coś się musi wydarzyć. Już sobie wypiłeś? Musimy komuś wpierdolić. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Jaka kurwa kultura. Nie wiem czemu, ale sam na Wiedźmina. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Czesław, Leszko, odstąpcie. Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę. Okej, okay. Kopiemy mu. Chodź tam. No chodź. No i temu też kopiemy. No i temu też kopiemy. Kurwa, to jest za łatwo, to idzie. Tak powinno być, prawda? Nie, konia nie bij, idioto. A ten co, wstał? Chcesz jeszcze klepać? Miło było poznać. No, całkiem miło. Przyszłem, zobaczyłem, wpierdoliłem. Da się ich okraść? No mają coś fajnego. Ups, chyba trochę kaczmer zjebałem, ale dobra. To nie ja, to oni. Idźmy się przejść po wiosce. Wieczka, czy mi się zdaje, czy to coś jest do wzięcia z ziemi? Wojnę wróżył. Dobrze, że sami nie dożył. Nie wiem, dobra, zdawało mi się z widy i w ogóle. Za dużo, kurwa, alkoholu. Wychylisz ze mną kufelek? Od teraz derwan. Okej, czyli to może pozabierać, możemy. Ale jak to? Przecież wiem, jak ci dali na postrzyżyny. I co to w ogóle zajmie derwan? Pogadajmy z mi. Nilfgaardzkie. Czego chcesz? Moja babka była znana. Okej, nic się nie dowiemy.
Do uszanowania, mości Derwan. Niech was złote słońce prowadzi. Stara od mojego obejścia. Zbierajmy trochę dropa po drodze. O, walka. Albo nie. Dobra, dzieciak. Ewidentnie stoisz mi na drodze. I masz mnie w dupie. Dobra. Nie zaczynam z dziećmi. Jakoś coś mi mówi, że to nie ma najmniejszego sensu. Ale za to pozbieramy trochę tych świń stąd. Może się przydać do tworzenia mikstur. Dobra, czemu ona siedzi? Dobra, nieważne. Kurwa mać, mogłem wziąć konia. Okej, okay, biegnijmy dalej. Zobaczmy, co się dzieje na tym, kurwa, w świecie. O! Spinaj się, kurwa, spinaj. Coś było, widziałem. Na bank coś to widziałem. No kurwa, tego pewien. Możesz ty by... Panej. No nic. Z widy mam, no. Biegnijmy dalej z buta. Tak wiem, biegnę z buta jak ostatni leż. Chociaż miałem konia pod ręką. Nawet dwa. O. To miejsce mocy. O. Ej, co jest? Ja ten miecz chyba wyciągłem. Dobre to kurwa jest. Dobra, przestajemy się bawić. Kurwa. Ty kurwa jebany gówno. Pierdol chcesz? Aj. Początek gry, ja już pierdol dostałem. Nie, wiem. Ale teraz będę konia. Miło było poznać. Dobra. Gdzie są kurwa konie? Ja wiedźmi! Chcieć kurwa jednego konia. Dobra, jedziemy. Będziemy szybciej na miejscu, niż jak szedłem piechotą wtedy. Zapiszemy przed walką, żeby tak w razie czego mieć już zapisane. Nie dalej, kurwa, żal mi tych sił co pozbierałem, ale chuj. Potem między odcinkami będę szedł, zbierał, pójdę pozbieram zioła. A tymczasem tam dojedź mnie jeszcze raz. Zrobić pierdolino jednemu kurwa duszkowi. Duszek Kacperek chce w pierdol dostać. Dobre. Jak mi kurwa ktoś tylko powie, że on kurwa to odstrzała na rozdupcył. To normalnie uściskam jak brata i poderzę mu gardło. Żeby tak głupot nie rozpowiadał dalej. Dobra. Teraz wolno. Siadaj z konia. Zapisz grę. Tak, zapisz. Tak, jest, dobrze. Zatwierdź. Nie wiem o co tam chodzi, ale zatwierdź. Chyba zapisałem, nie wiem. Dobra, stan gry został zapisany. Magia. Weźmiemy teraz tego miecza. Osoba przeciwko duchom i tego typu rzeczą. I co pasku? No. Dobra. Uderzaj sobie, uderzaj. Dobra, teraz moja kolej. Mam cię, skurwielu. Ajajaj, on mnie też by dostał. No chodź tu, chodź. Ciapcio. Dziusiek, ciapcio proszony do Wiedźmina. Do Wiedźmina Najosa. A masz skurwysyno. Ja dalej. A teraz z prawej. Kurwa. Chyba ze mną wygrywa. Mam ci kurwa chuj. To jest grane. Ej, co? I am win? Czyżby? Udało mi się? Dobra.
O to chodzi z tym miejscem mocy. Dobra, dostaliśmy buffka. Oprócz tego możemy pozwiedzać cmentarz. Może trupiego jadu się nałapiemy, czy czego tam? No widzicie, już mamy trochę dropa. Nie wiem, czy to prawda, ale znajomi mówili, że to się szybko odradza dosyć. To wystarczy po jakiejś chwili tu przyjechać po nocy, czy po dwóch i tutaj znowu od chuja tego do zbierania. Ale dobra. Ja tam swoim znajomym za bardzo nie wierzę. Bo nie warto. Dobra, jedziemy dalej. Dalej, Płotka, dalej! Magia. To miejsce. Świetnie. Mocy. Przed chwilą kurwa tu walczyłeś. Jedźmy dalej. Oglądajmy piękne widoki przyrody. Dobra, rzeczka. Jakiś brodzik. Trzech frajerów, którzy może kąt pierdol. Nie, jednak nie. Dobra. Nic się nie dzieje, jedziemy sobie. Wilczek! Wilczuś! Wilczuś już. Aż ty kurwa. Właśnie, tego się bałem właśnie. Zaszli kurwa te bydle. Bydle! A ty bydle. No! No to bydle miało pierdol. Odbierajmy sobie fanty. Jak miło. Zawsze trzeba mieć nadzieję, że jakiś frajer już tędy przejeżdżał i dostał pierdol. Ja na ulicy też tak mam. Zawsze szukam, czy gdzieś kurwa jakiś trup nie leży. Jakiś kończ, no, choćby rozwalone auto. I żeby nie było, w celu pomocy bliźnim. Tak, w celu pomocy bliźnim. Może jak będę sobie to codziennie powtarzał, to w końcu w to uwierzę. No dobra, jedźmy dalej, jak już swoje odwaliliśmy. Ciekawe, czy da się... O ja pierdolę, dobra. Mamy tutaj piękny cios. Dobra, chowaj te miecze. Cześć i czołem. O kurwa, dobra. Wróćmy. Cześć. Ja tam kodno chcę. No, naprzód. Jedziesz, jedziesz, konik, jedziesz. Ja tu do stodołu jedziemy. No, jedziesz, jedziesz, konik, jedziesz. Uda się. Jest, udało się. No. Jedziemy. Tylko ja tu kurwa kodno przyjechałem. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Wiedźminem? Nie kurwa, ufolutkiem. Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko Nordlingu, tu się nie zgaduje. Do wieży! Świetnie. Właśnie weszliśmy sobie. Cesarz nas poprowadzi prosto na Novigrad. Nord dobra. Ciekawe, do czego to się może sprzedać. Ale podbierajmy tego jak najwięcej. Mam nadzieję, że do miksturek
życia i tak dalej. Tak jest, chyba tak. Dobra. To ile wieś darzyta? I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi... To jest... Temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. O. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś... Urosłem się z ostatnich, no cóż. Wizyty u ciebie. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivi, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Kurwa. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No dobra, mowa stoi. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. Dobra, weźmy te informacje też. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. No dobra, bywaj! To Mira i Myszław. Dzięki. Es zund, jak ten? No dobra, mili ludzie. No to tyle. Jeżeli wam się podoba odcinek, dajcie suba. A tymczasem strzałeczka do przyszłego. Więc odcinkami teraz sobie trochę podrasuję Gerarda. Tak, for fun dla siebie. Strzałeczka.